Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, oczywiście na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Adaś. Siemano. Oraz Boluś. Siemano. No i standardowo, nie muszę wam chyba mówić, ale powiem to od zera do farmera. Kolejny odcineczek, bardzo serdecznie zapraszam do Bolka na poprzedni odcinek. Słuchajcie, gdzie zaczęliśmy sobie sianokosy, także dzisiaj będziemy te sianokosy oczywiście kontynuować, tak jak Bolek zapowiedział, będziemy sobie dzisiaj zgrabiać, będziemy prasować, zbierać. Mam nadzieję, że uda nam się to w odcinku wszystko ogarnąć. Troszeczkę czasu na to mamy. Zaczynamy dzisiaj ze sklepu. Dawno stąd nie zaczynaliśmy, bo przeważnie każdy odcinek zaczynamy z naszego gospodarstwa. Dzisiaj zaczynamy ze sklepu, z tego względu, że oczywiście będzie nowy nabytek. Zakupujemy sobie, słuchajcie, zgrabiarkę i tutaj Bolek na swoim odcinku powiedział, już oczywiście na samym początku sprostuję, o co chodzi. Bolek powiedział, że będziemy chcieli kupować wszystkie maszyny od Pottingera, dlatego kupiliśmy sobie kosiarkę i przetrząsarkę Pottinger, tak? Kosiarka też jest Pottingera, tak, żebym tutaj czasem źle nie powiedział. Tak, wszystko jest Pottingera. Natomiast jeśli chodzi o zgrabiarkę, no tak porównałem sobie, słuchajcie, te dwie malutkie zgrabiarki, które są, Pottingera oraz Kuna, no i jest to ponad 1 metr różnicy. Cena nie jest dużo większa i tak stwierdziłem, że z jednej strony fajnie będzie wyglądał ten Pottinger, ale z drugiej strony ten metr różnicy, ponad metr różnicy, no to jest dosyć sporo, także bierzemy Kuna. Myślę, że ten Pottinger pojawi się u nas na innych seriach polskich, bo to jest maszyna, która naprawdę na polską wieś będzie pasowała w 100%. Natomiast ten Kun jest już troszeczkę większy i będzie pasował lepiej właśnie pod nasze ciągniki, bo tak co, jakbym miał zapiąć tego Pottingera małego do case'a, to był troszeczkę dziwny zestaw, a tak kupujemy sobie Kuna za 8100. Nieduże pieniądze. Tutaj też z jednej strony moglibyśmy od razu pocisnąć, kupić sobie Samasha, ale jednak wiecie, fajnie też jest potestować sobie troszeczkę te mniejsze maszyny, które mamy dostępne oczywiście w grze. Także ja zapinam sobie Kuna do case'ika oczywiście. Myślę, że całkiem fajny zestawik będzie. I ciśniemy sobie na łąkę zgrabiać. Bolek już nam ma przygotowany Maseja z prasą. Zobaczymy, jak to zgrabianie w ogóle będzie wyglądało. Także dzisiaj zgrabiamy. O, zobaczcie, Adaśko już też. A nie, to Bolek, przepraszam, Bolek przyjechał. Adaś się opierdziela, Bolek wszystko dzisiaj robi. Przepraszam. Zabrał mi robotę, no to mówię. Wiecie co, teraz od razu luknę. Ja czy po tych. Luknę, czy nie muszę wam dać czasem kierownika? Nie, macie kierowników. Bolek przyjechał John Deere'em po maszynę, oczywiście do pakowania kostek w duże kostki. W tym sezonie naprawdę ta maszyna u nas na gospodarstwie będzie miała co robić, bo i kostki z siana trzeba pozbierać. Boże, sarna mi wybiegła pod case'a, pod ciągnik. Pierwszy raz się tak masakra. Tak co teraz dopiero pomyślałem, że mieliśmy przewinąć pod ten, pod to siano. Czemu? Bo wtedy byśmy pożyczyli maszynę i nie musielibyśmy płacić za kilkanaście dni, bo by były żniwa akurat. To masz za jeden, no tak, no, dopłatne tylko. Z jednej strony mogliśmy to zrobić, przewinąć, ale i dzisiaj byśmy mieli też co robić, bo byśmy sobie ten... Znaczy ja ci powiem, że tutaj będzie co robić, tutaj będzie co robić, bo mamy cały odcinek roboty, bo jak już zacznę grabić, jak już będzie troszeczkę nagrabione, no to tak czy siak będzie trzeba cały czas prasować, potem paczkowanie, zbieranie, trzeba to poukładać. Potem stwierdziłem, że jeszcze fajnie by było gnojowicę na tą łąkę wylać, także będzie roboty. Kurde, ona daje... O Jezus, mordo. O Boże, jak ona rozłożyła. Poczekaj, łapę. Ja myślałem, że ona na lewą stronę będzie się rozkładała, ona się rozłożyła ja na się prawo. Tego, tak, także ja teoretycznie musiałbym zacząć wtedy tutaj z tej strony. I tak sobie myślę, że w sumie w jedną i w drugą to będzie trochę za mało, bo te rządki będą za blisko siebie, więc myślę, że tutaj śmiało mogę jechać. No zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Na razie przejedź, bo... Zobaczymy w ogóle. Tego nie patrzyli. Z jednej strony to dość fajnie zgrabia, więc ciekawe. Myślę, jak... że takie dwa okrążenia, znaczy w jedną, w drugą, w jedną, w drugą na jeden pokos. Tak mi się wydaje, że to będzie gdzieś tak wtedy w miarę wyglądało, bo jakbym pojechał teraz w jedną stronę i w drugą, to te pokosy będą za blisko siebie moim zdaniem. No nie wiem, jak uważacie? Może wypożyczę jeszcze jedną zgrabiarkę i ci pomogę. Nie, no przecież ja to ogarnę na momencie. Pottingera na testy. Jak już, słuchaj, jak już będą zrobione skrajniaki, nie, to wtedy ta robota pójdzie szybko. Jeszcze ja bym drugą, nie robię dwa razy, za wielki pokos będzie. Myślisz, że będzie za duży? Wysoki. No tak, bo teraz tak jeszcze patrząc na to, że to będą kostki, a nie belki, no to tylko one by były za blisko siebie wtedy, nie? Boże, jaka ładna ta trawa. Dobra, zobaczymy w ogóle, to pojedziemy sobie teraz w drugą stronę, żeby zobaczyć, jak ten pokos będzie w ogóle wyglądał. Ale myślę, że
jak na sam początek, taka zgrabiarka w zupełności nam wystarczy. Wiadomo, że później jak tą hodowlę tych krów troszeczkę rozwiniemy, no to wiadomo, że będzie trzeba te sprzęty wymienić na trochę większe, ale na razie na taki areał łąk, jaki mamy, no to te sprzęty moim zdaniem będą idealne. Co chciałbym dzisiaj w odcinku jeszcze zrobić, no to chciałbym oczywiście zakupić sobie krowy, bo tutaj postanowiliśmy, że będzie to już dobry moment na to, żeby te krówki sobie zakupić, bo prawdopodobnie pierwszy sezon będziemy je karmić tylko i wyłącznie sianem, no bo wiadomo, na razie kiszonki nie mamy, pieniędzy też za dużo nie mamy, więc paszowozu na razie nie mielibyśmy nawet za co kupić, więc myślę, że pierwszy sezon, jeżeli nakarmimy nasze krowy sianem, no to one się nie obrażą. No i oczywiście musimy również przywieźć im słomy. Słomę mamy na szczęście w stogu. Powiedz mi, Bolek, czy ty po przewinięciu na twój odcinek sprawdzałeś w ogóle cenę słomy? Tak. Nie ma nic? Nic. Na razie mamy malutki problem, bo używając prasy nie robi się belka. Jak dlaczego? Jak jest belka w środku, robi się? Słomy. No bo pierwsza, bo była wcześniej pewnie ale słoma jakaś. Cały, zobacz ile zebrałem, tutaj jest nadal 47 litrów, nic się nie robi. No to nie wiem. Nie wiem, albo nie wiem, Bronek może wsiąść zobaczyć. Ile ty masz, Bolek, jak wsiądziesz? Wsiądź do niego. Czekaj. Jak może się nie robić? Nie, nie zbiera, nie, zbiera. Nie zbiera, znaczy on zbiera. A nie, dobra, ale, nie... ale belka idzie. Teraz siana mi wyszła. Aha, dobra, wyskoczyłeś. Bolek, wysiądź i wsiądź, proszę, jakbyś mógł. To możesz, no weź, weź wsiądź ten. Jo, idzie, dobra, poszło. Idzie, dobra. Ona po prostu musiała się... No, teraz idzie dobrze. Ona musiała się po prostu przestawić z słomy na siano, tak? Właśnie ono najgorsze, że ona powinna jakby co robić dalej. Ona nie chciała mi robić, co nie? Ej, dobra, okej, okay, wiecie co? Maria. Powiem wam, chłopaki, to był jednak dobry pomysł, żeby robić tylko w jedną i w drugą, nie? Bo ja już widzę, ile... O, ja pierdzielę, ile belek! I dlatego, bo tak może ta prasa nie ogarnęła, to nie? O, mordę, przecież my z jednej... O nie, dobra. No nic, się sprzeda coś, no. No ale no mówię, no teraz zobaczcie, mamy 52 tysiące i jeżeli chcielibyśmy teraz przejść z kostek na belki, no to automatycznie musimy zakupić prasę, musielibyśmy wziąć kredyt i wiecie, to by było naprawdę kiepsko, dlatego stwierdziliśmy, że pierwszy sezon fajnie nawet będzie przetestować sobie te kostki, jak one w ogóle wyglądają tutaj w sianie i powiem wam, naprawdę jestem lekko zszokowany, że będzie ich aż tyle, bo... No duże pokosy są. Dobra, Bolek, wiesz co, jakbyś mógł... Jak ty byś zrobił na dwa pokosy, to ja nawet nie chcę myśleć. Jakbyś mógł teraz pojechać tutaj teraz z powrotem tym sobie pokosem, a ja, wiesz co, cofnę aż tam i odgrabię tutaj od tych krzaków. Dobra. Mega fajnie się grabi. Fajna ta łąka też z takiego względu, że ona nie jest, wiecie, taka równa. Nie jest w prostokącie w kwadracie, tylko trochę trzeba tutaj też pomyśleć, jak to w ogóle dobrze zacząć, jak to dobrze zacząć zgrabiać. Dlatego ja sobie cofnę aż tutaj do płotu. Dobra, cyk. Ja chcę, żeby tą jedną belkę mi wyrzuciło. Dobra, ja poczekam chyba, aż ty przyjedziesz, bo mi się coś czuje, że ja ci belkę wyrzucę w pokos. Ale możesz wyrzucić, ja sobie ją najwyżej przestawię. Przecież dobra, ja mogę podnosić, przecież się nic nie stanie. Nie, widzę, że będzie naprawdę sporo i też widzę, że nie będziemy musieli prawdopodobnie chyba zostawiać wszystkiego. Że część będziemy musieli raczej tutaj sobie też sprzedać. Nie wiem ogólnie, ile krów kupujemy na sam początek, chłopaki? 5? Nie no, trochę mało. Nie, ja mało, myślałem, ja myślałem o 10. Żebyśmy tam coś gadali. No ja, bo zanim one się rozmrożą... 8-10 w tych granicach. No czy nie, no 8 to już bez sensu, to wtedy ja bym kupił 10 sztuk i tyle. Także wydaje mi się, że to będzie taka dosyć fajna ilość. Kupujemy najmłodsze? Czekamy, aż same wszystko zaczną. No właśnie, czy... ja nie wiem, mamy pieniądze, z jednej strony moglibyśmy kupić sobie już od razu takie, wiecie, już trochę wyrośnięte, jaka jest różnica? Nie? No chyba tam przy krowach to trochę jest, czekaj, już wam mówię. Jakoś widoczne? Pójdzie się? Nie wiem, masz, ja bym... 200, najtańsza, ta pierwsza, no. A ta najstarsza 1500. To jest 10, 10 to by było ile? To by było 15 tysięcy, tak? Za 10 no, krówek, jeżeli byśmy chcieli. Masz ile? 2000, tak? Za 10. No tylko to jest... Czas z jednej strony, chyba. Kurde. W sumie no, byśmy mogli nawet poczekać na albo, to, aż one zaczną, albo tak? Albo byśmy mogli wziąć kilka takich. Albo możemy, bierzemy brązowe i te łaciate? Nie, ja bym no, szedł w jeden. Już jednego, tego, ja bym szedł w jeden gatunek i... No, tak, tak, kiedyś to robię. I raczej bym szedł tutaj w te, w te łaciate ja zwykłe krowy bym szedł. Te najmłodsze i te roczne, to nie? Ja bym te poszedł. Czyli co, 5 tych i 5 tych? No. 5 no, małych i 5 rocznych. I było git wtedy. Bo tamte to są 18 miesięcy, to też słabo opłacalne. To. No nie wiem, jak uważacie? Ja bym to tak zrobił, co nie? 5 małych i
Akurat będziemy mieli czas, bo to już rok minie nam fajnie. Już byśmy też sprawdzili, jak będzie wyglądać, co nie? Na pasowóz, na to wszystko, żeby... A ile w końcu ma pojemności, ile ma miejsc na krowy, ta obora? 45, ale... to 10 krów na sam początek to jest moim zdaniem w zupełności wystarczająco, bo też fajnie by było, żeby to, wiecie, minął jakiś czas, zanim one się na tyle rozmnożą, żeby była pełna obora tutaj, nie? Żeby to nie to było na tak... pewno to za 3 sezony będzie, po 4 potrzebowali nawet. Dlatego myślę, że to 5 na 5 po prostu to będzie spoko, czyli 5 młodych i 5 już takich w miarę wyrośniętych, nie? Możemy tak sobie ja to tak jak zrobić. Tu jesteś, nie? Chodź zrobimy poprzeczniak. Dobra, dobra. Ale fajnie, naprawdę mega spoko robota. Cieszę się, bo mamy dopiero 10 minutę odcinka, także prawdopodobnie uda nam się dzisiaj to wszystko tutaj ogarnąć. Ja po zgrabianiu oczywiście chciałbym Case'a zapiąć do tura, żeby też tutaj sobie tych kostek trochę pozbierać, żeby przywieźć oczywiście naszym krowom, które zaraz pójdę sobie zakupić. No, ja też nie. Ja dopiero jak zaczął zgrabiać to i zobaczyłem po kostce, już wiedziałem, że będzie sypało. Ale to wygląda jak na takiej typowej polskiej wsi, tak jak Ty, Bolek, to na ostatnim odcinku się powiedziałeś. Bo też jak się jedzie, zawsze nie wiem, gdzieś tam na sianokostach jak się było, to też kostka za kostką zawsze leżała, nie? Pięknie to wygląda. Przy takiej większej trawie, także naprawdę mega, mega klimacik. Cieszę się, że w końcu te sianokosy możemy tutaj zrobić, bo gdzieś tam czułem już z jednej strony niedosyt po tym, jak robiliśmy te misje z sianokosami tutaj, bo widziałem, jak to fajnie wyglądało. A tutaj no też cieszę się, że taka zapadła decyzja właśnie, że te kostki zostały, bo tworzą one tutaj naprawdę zarąbisty klimat, te kostki, nie? Także bardzo mnie to cieszy. Wiadomo, że później jak będziemy mieli okrągłe belki, to też będzie to wyglądało kozacko, ale na razie trzeba się nacieszyć tym widokiem, który mamy. Kurde, ja nie nadążam grabić, powiem Ci. No to zawsze z grabianiem, to zawsze było, jeżeli nie ma się tej podwójnej zgrabiarki. Poprzecznik to... i pełna arkusinek. Tak? No. Czyli to, którą już wyrzucasz? Drugą? Drugą. No po to przejechaniu, ładnie. Po kosu i... No, w jedną stronę. W jedną stronę przejechałeś i poprzecznik, nie? Także konkretnie. Masakra. Ja tam bym musiał jeszcze z tamtej strony sobie przejechać, odgrabić od tego. Ja właśnie myślałem ten... odgrabić. Może ja sobie, jak i tak nie masz teraz narobiony, ja pojadę i sobie na spokojnie po lewej stronie ten cypel sprasuję bez zgrabiania? Co ty na to? Który cypel? Tutaj, to co jadę. No jak chcesz, to możesz jechać tam grabić, no tylko tak ja nie będę... A zawsze to na spokojnie będzie. A tak to ty sobie zdążysz to sporo. Ja sobie tutaj nagrabię, no chciałbym dzisiaj jak najdłużej grabić, bo jednak jest to, można powiedzieć, pierwszy raz, tak? Ze zgrabiarką na tej serii. Ale robić się pasuje, nie? Ten zestaw jest kołaczki. A tutaj myślę, że jeżeli mielibyśmy tego Pottingera, to by tak ładnie chyba nie wyglądało. Mamy ogólnie mega fajnie podzielone. No tylko i wyłącznie masej. Co mówisz, bo Adaś? Mamy fajnie podzielone, bo mamy kosiarkę Pottingera, przewiązarkę też Pottingera, do tego Kun czerwony do Case'a i prasa Masera do małego. No. Ogólnie każdy się póki co to mamy idealnie, brakuje tylko ciągnika do tura, tak porządnie, tak, ale to podczas wiadomo, gdy już ten zgrabi, no to już się wtedy zapnie. No. Ale tak to każdy ciągnik mamy do sianokosu. Nie, no dlatego ja tutaj też z jednej strony mocno się zastanawiałem przed odcinkiem, czy przewijać ten czas, żeby żniwa na przykład zacząć już, nie? Ale tak sobie pomyślałem, kurde, weźmiemy się za zgrabianie, weźmiemy się za prasowanie, za zbieranie, to każdy z nas będzie miał jakąś robotę i postanowiłem, że nie, że dam sobie spokój ze żniwami, żebyście wy mieli na swoje odcinki właśnie żniwa do ogarniania, a ja zajmę się typowo tutaj sianokosami. Też sobie sprawdzałem, ile jest gnojowicy, w razie czego mówię, jeżeli starczy mi jeszcze czasu na koniec odcinka, chociaż wątpię, no to jeszcze weźmiemy się za... rozdawanie gnojowicy tutaj na łąkę. Nie, całe nie jest 40 coś tysięcy chyba 40. Z tego, co ja pamiętam, koło tego. Bo patrzałem sobie przed odcineczkiem. Muszę tu na Adasia uważać, bo on mi gdzieś tutaj z tyłu lata. No. Kolejny przejazd, kolejny poprzeczniak. Tak jak patrzy się na to, jak była zadbana ta trawa, czyli tu wiadomo, że wszystko było na 100%. Też wałowane było, więc no można powiedzieć, że zrobiliśmy tutaj wszystko i od razu widać, jaka jest wydajność, nie? Ona się chce tu robić. Bo te kostki nie mają przecież małej pojemności, a można powiedzieć, że wylatuje jedna za drugą. Fajnie będziemy mogli sobie je ustawić, bo mamy naprawdę mega fajną wiatę tutaj przygotowaną u nas przy krowach, także te kostki będą fajnie tam wyglądały. Myślę, że część słomy będzie można też przywieźć sobie tutaj. Nie wiem ile, ale z jednej strony patrzę na to, że ceny i tak nie ma. Więc z tego stogu możemy przywieźć ile chcemy, tak? Tutaj tej słomy, bo i tak będziemy sprzedawać na pewno słomę, o Jezus. Będziemy sprzedawać i tak słomę prawdopodobnie tą, którą będziemy zbierać z pola. Więc myślę, że tutaj tą słomę, którą mamy aktualnie w stogu, możemy nawet całą przywieźć tutaj. Nie wiem, nie pamiętam ile dokładnie było. Też będzie trzeba spojrzeć, ile w ogóle tej słomy wejdzie do naszych krówek, jeżeli będziemy mieli ich 10.
bo podejrzewam, że też nie będą to jakieś nie wiadomo jakie duże ilości, chociaż patrząc na to, ile mamy świń, ile na początku te świnie wzięły słomy. Jak kupisz, to chyba to już będzie widoczne. Co mówisz? Jak kupisz krowy, to już chyba będzie to wtedy widoczne. No, ja tu ogarnę, co muszę jeszcze i wtedy... Boże, ty już sprasowałeś tamto? Tak. No. Ja pierdziela, tylko dobrze, się... bo dobrze, bo że nie jechałeś tam tak to moment, to wiem co zrobiłem. No bo tam zobacz, było tylko 6 belek. No, tak Mordo, na jeden spoko, Mordo, jak dojedziesz do końca, to stań i będziesz zgrabiał, a ja pójdę w tym czasie, zanim ty nagrabisz trochę tutaj, to ja pójdę wtedy w tym czasie kupić te krowy, żeby to już było też ogarnięte, bo chciałbym w ogóle zobaczyć, jak one będą wyglądały na, ciekawe, ile nam wchodzi w dom, na pastwisku. W przyczepę. Gdzie? A aha, ty nie jedziesz przyczepą? Właśnie, przyczepa. Ja, bo tak to będzie koszt. Po co płacić im za ten? Dobra, elegancko. Nie, no dla mnie to nawet lepiej. Bo dobra, już idę. Biorę sobie Maseja. Prawdopodobnie Masej Ferguson tu stoi. Tak, ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Dobra. Jak to jest? Transport zwierząt. Dużo tam wchodzi 7 sztuk, ładnie. 7? No to i tak będzie trzeba dwa razy obrócić. No ale dobra, ja najpierw przywiozę 7 i wtedy w razie czego najwyżej po te 3 się jeszcze potem podskoczy. No. I tak tutaj mówię, jest jeszcze druga łąka do zrobienia. Także to będzie trzeba też oczywiście ogarnąć. Nie ma świn do wywiezienia, bym wywiózł najwyżej jeszcze przy okazji. No wiesz co, ostatnio wywoziłem, więc nie było przewijane, więc nie. 600... Chociaż jest 8. No, 695 jest, weź, dobra. Weź, za jednym razem to i tak się opłaca. No, te 8 możesz wywieźć. Przecież nie będę ten. Nie będę. No przy okazji się weźmie, nie? 8 świn, przenieść do przyczepy, tak, dobra, okej. Okay. Zawsze jakieś pieniążki jeszcze tutaj wpadną za wywiezienie tych świnek. No zawsze będziesz miał na, wiesz, na kolejne. Na krówki akurat weźmie kasę, bo to wyjdzie podobnie też. Ale łąka, ja pierdzielę. Weźmiesz za 7 tysięcy i za 7 tysięcy... No ja wezmę te 5 krów za półtorej, także potem jak ktoś będzie jechał... Za 1000 bierzesz? Jezu. One są za półtorej, tak? Za 1000 są te roczne. A za półtorej, czy tam za ile są 18 miesięcy? No tak, ale myślę, a te najmłodsze za ile są? Za 200. Aha, no to bierzemy które wtedy, te roczne? Ja bym wziął roczne i te najmniejsze. A to są trzy rodzaje, tak? Tak, trzy rodzaje są. No. Tak. No to jak chcecie, no. Najstarszym odpuścił na razie, znaczy, no nie wiem jak chcesz, ale ja bym wolał 5 tych małych i 5 tych... Dobra, to biorę 5 rocznych i wtedy dwie te małe. Więc jeżeli potem będzie któryś z was jał, to pamiętajcie o tym, żeby wziąć trzy te malutkie, najmłodsze. Dokładnie. Dobra. Także tak będzie trzeba to ogarnąć. Pięknie ta łąka wygląda, ja cię. No ja teraz mówię, byłem tam koło bory, to jest coś pięknego. Raz, dwa, trzy, cztery już, tak? Cztery duże już są. Łąka fajnie też by wyglądała, bo u nas przed domem, tak jak mówiliśmy, nie? No, no to tak, no to mówię, to pewnie na następny sezon to się zrobi. Tam gdzie jest słonecznik, by też łączka tam by też całkiem... przyjemnie wyglądała moim zdaniem. Ogólnie teraz w tym nowym farmingu są coś takiego jak przesiewacze trawy i w ogóle ja sobie to testowałem na tym. Przesiewacze trawy? Tak, jeździsz... No to na Let's Play robiliśmy to. No, ty byłeś wtedy właśnie. Tak, no. Jestem ciekawy jak to działa. Jak to ogarnia. Niby jeździłem i to tam zwałem i z tym wszystkim. Ale nie wiem co to... Bardziej mnie interesuje co to daje, no nawoziło na pewno. Obstawiam, że na przykład po drugim sezonie, czy po trzecim się tym jeździ, albo tak po prostu dla picu się tym jeździ. A co sezon, żeby nie wiem, może była bardziej wydajniejsza, bo ogólnie przy trawie pisze, nie? Jak jest wydajne. No ja. Tu było na 98 mieliśmy. Chyba wszędzie pisze właśnie ta wydajność. Dobra. Więc zobaczymy przy drugim pokosie, ile będziemy mieli wydajności. Dobra, i teraz tak, który to jest? To jest ta holsztyńsko-fryzyjska? Tak, to jest ta łaciata. No, łaciata. Po co tu mamy jeszcze? Są angusy. No, brązowe tylko. Angusy są to są mięsne, okej. Okay. A są jeszcze te brązowe, ale te brązowe są... Aha, to jest taka sama cena, bo one na sezonie były... Weźmy te brązowe, bo obstałem, że te czarne będziemy brali sobie na innych seriach, na polskich bardziej. No dobra, dobra, to będzie brązowe. Wydaje, że brązowe spoko by były tutaj od zera. Dobra, to ja wezmę pięć. Które, czekaj, to zwierzę potrzebuje zdrowe zwierzęta, które mogą się rozmnażyć. Aha, czyli ten ma 12 miesięcy. Cyk. Cyk i dwie te. Cyk, cyk. Dobra. Nie pomyliłem. Dobra, jedziemy z krówkami. Ty, a to... ten. Co? Tu broń miał nie prasować? Miałeś nie ten? A co, Adaś prasuje? Ja. Nie prasuj. Teraz poczekaj tajne, żebym miasę chwilę też poprasował. Nie, bo chciałem sobie robić po dwa pokosy. Jedynie Adaś, nie? Jak możesz, to wieź w to duże, co ja tu sprasowałem, co jest takie dziwne poprzednie, że broń kto nie musiał wjeżdżać. Jakbyś mógł.
Jak Bolek zgrabisz, to zgrabiarkę wtedy zostaw na krowach i pojedź po tura. Co z tym? Aha, bo nie robisz tam, nie zgrabiać kodą. No dobra, to ja sama sejem tam zgrabię wtedy w wolnym czasie. No. Żebym ja już mógł na krowach wtedy zbierać, nie, żeby można było im siana dać. Nie będzie pracował, więc zostawię, już mu to jakoś przeżyje. Jo! Nie, bo on tu będzie miał tylko 4 pokosy do spracowania. No, to zawsze coś, chociaż tyle. Nie, no, bo chciałem 4. No zobacz, no ty zrobisz teraz tam jeden i tam ten mały pyrtki, to co to jest? Spracowanie to jest 2 minuty, więc... Chciałem i no dzisiaj jak to się mówi? Nie umsknąć, tylko każdej roboty uszknąć. Po prostu. Uszknąć, tak to się dokładnie, mówi? Dokładnie, tak. Każdej pracy, która dzisiaj na dzisiejszy odcinek była zaplanowana, żeby tutaj odcineczek był jak najciekawszy, ale tu i na prawą stronę mnie wyprzedzają, no jo, bo ja na autostradzie jadę sobie lewym pasem cały czas traktorem. No dobra, zjedziemy na prawy, co by mnie lewym pasem wyprzedzali, bo kurna, za ramię policja się zatrzymała, w tym roku mandaty takie drogie, że to lepiej uważać. Punkty karne na 2 lata. Wolałbym tu 1000, a jak to jest, jeżeli ja miałem punkty karne przed wprowadzeniem nowego ładu? Nie, to się nie, to dopiero od po tego teraz testy, co to dostaniesz. Bo ja tak, nie chwaląc się, miałem chyba 17? Ja pieruna. Czy 16 punktów karnych miałem. Ładnie. Boże, ty mój. Trochę się nazbierało i powiem wam, najśmieszniejsze jest to, że 16 punktów karnych, tak jak ja nigdy w życiu nie dostałem mandatu, tak dostałem 2-3 mandaty w przeciągu miesiąca. I za te 3 mandaty właśnie 16... Boże, za daleko pojechałem. I na jednej trasie. Ej, właśnie, ja muszę jechać teraz którędy? Ja muszę jechać i aż... jeszcze tu przez łąkę. Przez łąkę i tu na wjazdem tym. Dawaj, właśnie, bo teraz co tak myślę, ja się rozpędziłem od tego asfaltu. Zapomniałem, że przecież my nie mamy tutaj wjazdku i teoretycznie najłatwiej by było jechać tutaj chyba przez Gospę. Tak mi się wydaje. Jeżeli chcielibyśmy jak najszybciej tutaj dojechać, żeby to też w miarę jakoś wyglądało. Dobra, przejedziemy sobie tutaj po pokosie. Gdzie ja muszę teraz z niej podjechać? Czyżby tam z tamtej strony, z drugiej strony, tak, nie? Tak, tam jest pokazana łapka taka. Łapcie. Kurde, jak to jest mega klimat, nie? Jak to się wjeżdża na tą... Niby wiecie, prostota, bo nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Jest po prostu fajnie wszystko poustawiane i to naprawdę jest piękne. Dobra. Dawaj. Jeszcze. Bronek, cofaj. Cofaj, pasy. Stop. Dobra. Stop, dziewczyny, it's my life. Pięć, przenieść do hodowli, cyk, 2, przenieść do hodowli i do zobaczyć jak to wygląda, bo na pewno wygląda pięknie. No dobra, to pięknie. Ja jadę po kolejne tak to w tym tak, momencie. Śmigaj. No. Ale Czemu one są czarne, te niektóre? No właśnie. Jaka beka? Ej, masakra. Widzisz to? No. To dobrze wziąłeś, bo akurat tak. Nie pasuje, że jest 5 czarnych. Nie, 4 brązowe, u mnie są i 3 czarne. A u mnie są 5 brązowych i 2 czarne. A mam 5 czarnych i nie, brązowe. Nie, ja mam 4 brązowe i 3 czarne. Czyli to jest zmienność gry. Czyli tak. Nie ma kolorów. Ale one ładnie wyglądają, jak one ładnie wyglądają, nie? No, fajnie wyglądają. Wiecie, no tutaj tak jak Bolek powiedział, że będziemy mieli te biało-czarne na polskich seriach, gdzie one naprawdę pasują dużo bardziej niż tutaj. A tutaj te ciemne naprawdę fajnie wyglądają. Dobra, czyli ja po te 3 małe tak, teraz muszę a jechać, ja tak? Sobie teraz idę szukać Maseja. Masej jest gdzie? Tutaj, o, dobra. Elegancko. Ty teraz musisz przywieźć mordo... 3 małe. 3 małe, tak. Tak jest. Dobra, a my sobie ciśniemy naszym chyba najładniejszym zestawem na naszym gospodarstwie, bo tak jak pasuje ten Masej do tej prasy, to chyba żaden inny ciągnik do żadnej innej maszyny nie pasuje. Naprawdę coś pięknego. No, tak patrząc, 14, po 14 kostek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, około 10 dużych kostek będzie, więc można powiedzieć, że 140 kostek gdzieś będzie. Sporo, co? Tak jak se policzysz. Moim zdaniem 140 to jest chyba trochę za dużo, żebyśmy to wszystko zostawili. Zobaczymy, jak przyjedziesz tutaj case'em z turem, to zobaczymy w ogóle ile tego siana do nich wejdzie, bo teraz ja na swoim live'ie też mam gospodarstwo z krowami, tylko że ja im daję ogólnie belki i powiem wam, że wchodzi naprawdę sporo tych belek, nie? Jakby chciała, ja mam chyba też tylko 10 czy 15 krów. Także zobaczymy, no zaraz Bolek przyjedzie, to będziemy czyli patrzeć. Czyli ogólnie
Zdrowe zwierzęta, które skończyły co najmniej 18 miesięcy, mogą się rozmnażać. No. Czyli tam też potrzebują 8 miesięcy? Tak, bo one mają 66% dojrzałości płciowej w tym czyli momencie. Czyli ogólnie, jeżeli byśmy kupili tamte za półtorej, to one by się już mogły rozmnażać. No ale spoko, to teoretycznie w przyszłym sezonie już tam będą mogły się mnożyć, więc spoko. Więc akurat ten sezon na spokojnie sobie tak zrobimy i już w kolejnym będzie ogień, co nie? Tak, dokładnie. Nie ma po co przepłacać. No. No tym bardziej, że z pieniędzmi na razie no nie stoimy za dobrze. Jo. W tym momencie za 60 można sprzedać małe, a za 330 te roczne. Bo co mamy... byśmy przyzwyczajeni, że już... 50 tysięcy, no teraz tak. No, teraz można też zapowiedzieć powoli już, że pieniążki, które będziemy teraz tutaj zarabiali, myślę, że warto już odkładać na ciągnik, tak? Tak jest. Bo prawdopodobnie będzie to najbliższy zakup, który chcemy tutaj zrobić. Ciągnik z siewnikiem, tak jak zapowiadaliśmy, bo ten zestaw prawdopodobnie będzie kupiony. A później to już nic innego jak odkładanie na kombajn też, nie? O. To są teraz moim zdaniem priorytety, bo o siewnikach już też gadaliśmy w zeszłym sezonie, że dobrze by było w końcu je zmienić, bo no już no po prostu za dużo było tego siania na te dwa zestawy i też powoli robi się to już troszeczkę nudne. Więc myślę, że warto już pomyśleć o tym, żeby zakupić sobie ten większy siewnik Pottingera, o którym mówiliśmy. Dobra, Mordo, możesz zostawić w sumie zestaw. A ty z przyczepą przyjechałeś? No. No to przyczepę w sumie, wiesz co, na razie chyba będzie można odczepić, bo... na przyczepę chyba dopiero na sprzedaż, co? Bo tutaj tak, nie wiem, tak, czy tak, jest tak. Znaczy, sens. Na sprzedaż trzeba zobaczyć, czy jest cena, bo jak nie, to trzeba wszystko dopakować jednak faktycznie, ja to mam na hale. No, te no, małe naprawdę no, mega się opłaca. Bo nie ma sensu w sumie co, ładować na przyczepę, żeby tak blisko wozić, to ja wolę sobie po jednej tej paczce wozić, nie? Czekaj, tak sobie myślę, teraz rozkminiam, jak za 600, za 600 mamy 3 krowy, więc no. Naprawdę. Byś musiał, Mordo, zobaczyć maila od Daniela, jaka była cena za siano najwyższa. Czekaj, zobaczcie po ile jest. 165, obstawiam, że to jest mało. Bo no. 220 do 250 obstawiam, że siano. 160 to tak patrząc na cenę, to by była dobra cena, 165 to by była dobra cena za słomę. Dla słomy, no. Kiedyś pamiętam, bo za 140, a... Ale podejrzewam, że... Było? Dobra, ja tym zestawem ogółem zjadę na gospę, bo... teraz co? Teraz nie będzie prasował. Czy ja mogę wyrzucić te kostki, które tu są? Tak. Tak, Y. Y, dobra. Bo teraz tak patrząc co, prasa będzie potrzebna nam przy słomie. Ja pierdziele! Jakby mnie zabił, chłop! Wyjeżdżałeś akurat ten. Ale jak! Prosto na autostradę wjechałem, a on od lewej strony jak zapierdzielał. Idealnie przed tuzem mi przejechał, nie? Lecą. Przypomniał mi się, słuchajcie, przypomniał mi się filmik, jak jakimś, nie wiem, gdzieś w jakiejś Indonezji czy gdzieś wyjeżdżał takim małym traktorem z przyczepą z tyłu i na tej przyczepie siedzieli ludzie i wyjechał i bez dachu, normalnie jakiś tam stary ciągnik bez dachu i samochód jechał rozpędzony i on wymusił i tak przywalił, że wyrwało mu cały przód z silnikiem, z kołami i gościu... nie wypadł bokiem z traktora, tylko tak jakby zsunął się z siedzenia do przodu, bo połowy traktora nie było. Normalnie kierownica mu wyrwało i wszystko, nie? Z rąk. Także prawdopodobnie z naszym Masejem by się stało to samo, gdybym teraz wyjechał troszeczkę szybciej, bo to jest naprawdę malutki ciągnik, więc podejrzewam, że... O Boże, jak ładnie ta zgrabiarka odczepiona w tym, na łące. Myślałem, że nie będziesz jechał już tam. Nie no, bardzo ładnie odczepiłeś. Aha, bo ty zostawiłeś ją, tak? Pod Maseja se zostawiłem. Bardzo ładnie jest odczepiona, zastawiona pod ten, pod... Myślałem, że trochę gorzej to wyglądało. Nie wiem, czy pod Maseja, bo w sumie co teraz... No ja pod Maseja, tutaj zostawię ten zestaw, bo prasa też będzie musiała być odczepiona prawdopodobnie. I zasiadam sobie do naszego case'a, który jest tutaj, proszę bardzo. No i co, chwila prawdy, jedziemy zobaczyć, jak to będzie w ogóle teraz z tym sianem, ile te krowy tego wciągną. Ale wydaje mi się, że raczej chyba... Trochę na pewno, ale nie będzie to jakaś kolosalna ilość. Przenieść do hotelu oczywiście. I mamy pełniutką naszą. No pełniutką nie, no bo do pełniutkiej to trochę ale, no brakuje. Tak, no, to co planowaliśmy, co chcieliśmy już jest przywiezione, więc spoko. Tak, no TMR 100% siana 80, trawa 40, tak to wygląda. 8400. Ile belka ma tutaj w farmingu? 4? Nie ma 4, nie? Jaka okrągła. 4000 chyba. Nie, więcej teraz mają. Więcej? No nie. Się około 8 chyba. To nie zależy, która jeszcze, nie wielkość. Ja ostatnio jak jakieś klasowałem, to chyba tam pod 8000 pchało, pod chyba za 180.
Ej, a jak jest z paszą w ogóle? O panie! Trzy belki takie duże, cztery nawet. Żartujesz? No, trzy na pewno wejdą. O kurde, to nie wiem czy ja bym ten... Ale one nie będą, mordo, one nie będą szybko schodzić, to nie będzie szybko schodziło raczej. Ale ja pierwszy sezon, nie wiemy jak to będzie się wszystko tutaj sprawowało i na ile to nam wystarczy, więc ja bym chyba nie sprzedawał w ogóle. Bym zostawił w razie czego... Z drugiego pokosu będziemy wiedzieli jak to będzie wyglądało. Tak, w razie czego mówię, w razie czego możemy przecież później sobie sprzedać, tak? Za składowanie tego nikt nas do więzienia nie zamknie, więc... No, chociaż będzie ładnie wyglądało. Tak. Tylko wtedy nie wiem, czy przywozimy to tutaj pod halę? No raczej chyba tak. I co, słomę wtedy też, czy nie? Słomę na razie tam zostawiamy? Tam zostanie. Znaczy no i słomę to na pewno sprzedamy teraz, jak będzie tylko cena, nie? Bo ja zobaczcie, wrzuciłem... Robić, tak, cztery wejdą, bo wrzuciłem dwie i jest połowa. Więc wrzucę im po prostu do pełna i tyle. Ładnie, nie? No, a jak to jest z paszą? Jest jakiś specjalny odnik na paszę, na przykład, że 10% więcej daje, czy coś? Jest pasza w sklepie, to też Bolek wysiąść i wsiąść jakbyś mógł. Jest pasza w sklepie i nie wiem jeszcze jak ona działa, bo tego jeszcze nie rozkminiałem. Chciałem zrobić to na live, ale jeszcze tego nie zdążyłem, więc nie mam pojęcia jak to działa, ale to jest z tego co ludzie im pisali, to jest dodatek do paszowozu. Aha, dodatek do paszowozu. Ogólnie wyszedł wczoraj pak przyczep, jest taka fajna przyczepa. Takim zbiorniczkiem niedużym, nie wiem, tak patrząc na to, to tona maksymalnie do półtorej. I typowo to jest taki na kołach, na dwuośce. No. Taki malutki do Maseja by pasował w sam raz do paszy bożenia zwierzętom. Aha. No, nie, wiesz, masz tam, nie wiem, te półtora tony i podjeżdżasz do zwierząt i to sypiesz. Zarąbi się to. No tylko co, są półtora tony, to skąd by to woził? No ja jedynie by trzeba było sobie jechać do sklepu, to półtora tony tej paszy wziąć, ale no właśnie jeżeli nie ma oddzielnej rubryki sensu. Na paszę, jeżeli nie ma oddzielnej rubryki na paszę, no to nie, nie ma sensu, nie? No bo nie wiem. Na przykład można im paszę taką do sklepu kupić. No bo, taką, bo takie coś jak... do świń to by się nie nadało, nie? Bo za, no do świń to by trzeba było za dużo przywieźć. Mówię tutaj o tych. Ja mówię o krowach. No no, ja rozumiem o co chodzi. Halo! Co? Boże, miałem takiego jakiegoś dziwnego laga, że nawet zombie sam zaczął wszyscy, stopać, nie? I nie mogę. Wszyscy słyszeli, a ale słyszałeś to? No, on cały czas nam coś gadał i nie wiadomo co. Halo! Jak takim przestraszonym, takim przestraszonym głosem, jak on to powiedział, nie? Ja pierdzie, bo myślałem, że na ulicę wypchnę tą belkę, bo już bokiem był John Deere. Na belkę najeżdżę. Też tu się daje? Ej, właśnie! Kuźwa, zapomniałem! Co? Ścielarka. Co? Aha, ścielarką tylko można. Tak, zapomniałem o tym. Bo ja tak właśnie przyniosłem jedną belkę, bo tu była na polu. I mówię, chcę ją dodać, ale chyba. Tak jest, ścielarka albo paszowóz. Ja to na co? Tym, ja na swojej, na live'ach daję paszowozem ogółem, nie? No ścielarka 37 tysięcy, nie? Gdzie? Co? Gdzie? No pierwsza, jest 29. Czy to jest paszowóz? To jest taki kurde dziwny ten paszowóz, to weź przestań, my to mieliśmy kiedyś, to jest masakra jakaś. To już jakbym miał kupować, to już wolę o tą... no tą i tutaj ścielarka... tą ostatnią wziąć, tą dużą. No. O, ty, w nią wchodzi idealnie ta kostka cała duża. Aha, bo to są, to jedno i drugie to jest ten, to jest ścielarka. Jak jedno i drugie? No te kuny, te ostatnie, tak? Jedno tak, i drugie to jest ścielarka. Do okrągłych i do... Anderson i kun. Nie wiem. Tu, no, albo już kupić paszowóz. No, to już lepiej paszowóz. No ja bym wolał kupić paszowóz, bo... Też bym paszowóz kupić chyba, nie? Bo co, no paszowóz... Ale to jest 10 tysięcy różnicy. Tak, tylko że kurde, zawsze my nie używamy tych ścielarek w ogóle do niczego, ani nic. Ja nie wiem, może by kupił w końcu tą ścielarkę taką swoją. Bo zobaczcie, my po poprzednim farmingu tak samo mieliśmy to, nie powiem gdzie i później wyszła obora, gdzie rzucaliśmy kostki. Całe i tak pobierało, a nigdy my nie używamy tych To co, tego Andersona byśmy wzięli? Nie, to już lepiej ja bym tam ostatnią brał, co jest. To gdzie, a Anderson 37 tysięcy, a Kun 36,5, a ma 5,4 ładowności. No mówię, że tam ostatnią no. No 3, no. No, no, no to no, ja, Kuna, ten Kun jest taki kurde ogromny. Czemu? Ogromny? On jest, nie jest ogromny, to ci się wydaje. No, on jest do tej kostki specjalnie, on te dwie kostki, te całe kostki. A, że całe dwie bole, no. Te duże dwie bele by wziął? Mi się wydaje, że jedną nagrywa by włożył to, jak nie, no to chociaż jedną, nie, żeby wziął, a na pewno weźmie. Dobra, no to kupujemy, tak? Bo ogólnie jeśli chodzi o paszowóz, to ja bym nie brał tego Silo Kinga, co jest tutaj w grze. No nie. Tylko wzięlibyśmy od Mefia, jest ten, jak on miał? Tak, Strutman? Strutman, ten na dwóch osiach. On by fajnie tutaj pasował. Aż belka wyskoczyć nie chce. Znowu nie chce. To co? Pytanie. Kupujemy Kuna?
No nie mam wyjścia, jak chcemy im strzelić. Jeżeli no można się bawić, że... w necie jest coś takiego małego, że se zakładasz na tył i kosztuje to z 5-10 tysięcy. Tak jak było w poprzednim. Tak jak było w poprzednim, że taką małą, poczekaj. No a co, będziemy się bawić z takimi małymi? Właśnie, to też będziesz musiał wtedy rozwalać całą tą. No jo. Dobra, ja podejmuję męską decyzję. Kup, to mówię, nigdy my nie używamy tego, wreszcie to... chociaż... Podjąłem męską decyzję. Myślę, że z jednej strony, no ludzie, słuchajcie, moglibyśmy odpuścić, dawać paszowozem, ale myślę, że jaki no nam, taki wam ciekawie i będzie wyglądało, jak będziemy mieli typową ścieralkę. Przynajmniej nikt nam nie zarzuci, że nie korzystamy z tego, co farming nam daje, więc... No przecież paszowozem to wiesz, ona by sypała tak jak do koryta, no, ścielarką to ładnie rozsypie ci na obory. No bo my tak zawsze właśnie zachowujemy się jak typowe Janusze, żeby jak najtaniej, jak najlepiej. A ty wolę jedziesz po to? Czy... A jadę. Nie, a nie jadę. A pieniędzy... Co? Bo ja też jechałem. Aha, serio? Jo. Bo pieniędzy mamy tutaj na tej serii naprawdę wystarczająco na to, żebyśmy nie musieli oszczędzać na tym, na takich maszynach, które naprawdę, moim zdaniem, są naprawdę ładne. Mordo, ty którym ciągnikiem jechałeś po to? Masajem. Ole zarąbiste. Ty dodawaj Masajem na ten, na krowy, to zapniesz to wtedy. Dobra. Ole jest piękne, nie? Ci muszę się wracać z powrotem. Ole jest zarąbista. Nie, dobrze to wzięliśmy. Ładnie wygląda, no nie? Duży Masaj. Mówię, na polskich wsiach nie będziemy z tego korzystać, to na pewno. Ty, bo Adam, czekaj, nie jedź! To się zdecyduj, bo już drugi raz zawijam. Nie. Ja mam odpiąć, czy co? Jedź na gospę, przecież i tak trzeba sumę z gospę wziąć. Rozumiesz? No, to i tak. No dobra, no ja ty będziesz z tym turem mnie podrzucić. Jadę tam do tego, do ciebie. Także podczepimy Masaja do tego, do ślarki. A ja case'em pojadę wtedy za tobą. Także jadę na gospę, bo i tak trzeba przecież słomę wziąć z gospy, nie? Dobrze. Nie, myślę, że to była dobra decyzja. Naprawdę zarąbiście wygląda ta ścielarka. Tym bardziej, że całe od zera do farmera poprzednie nie mieliśmy czegoś takiego. Nie mieliśmy takiej maszyny. Nie wiem, gdzieś tam sięgam pamięcią, kiedyś gdzieś korzystaliśmy ze ścielarki, ale co to była za seria, czy to było od zera, czy nie? Nie wiem, naprawdę nie pamiętam. Z jednej strony fajnie, że to zrobili, że tutaj w tej oborze nie da się dawać słomy normalnie, że ta ścielarka jednak jest potrzebna, bo po coś te maszyny są, po coś z tego też trzeba korzystać. Kto postawił tutaj pług, tego ja nie mogę skumać, ale dobra. Ja bo był tam, nie, bo i tak nikt nie korzystał z tego, a nie było miejsca pod górku. Dobra, to ja wiesz co, ja wtedy go sobie... Tego sobie przestawa, ja ci go potrzebuję. Wiesz co, ja ci załaduję ci, mordo, jedną kostkę i jedną wezmę jeszcze na turze, bo jo. Nie pamiętam dokładnie, ile ich tam będzie potrzebne, nie? Weź tego puga, przestaw, tak być powinien. O Jezu, nie mam obciążnika z przodu, nie? Jak mnie podniosło, no podniosło mnie. Dobra, postawimy go tutaj obok wałów. Ogólnie to lekko powinno się przesunąć, żeby tak, było żeby był właśnie dojazd normalnie na ten. To tam potem się przesunie. Dobra, ale Masaj też fajnie wygląda z tą ślarką. Dobra, jest to jakiś ciąg mały na gospie? Masaj jest prawda. Dobra, to ja lecę dalej z tematem. Jo, zgrabiaj się tutaj. O kuźwa, 9800 to ma. Tak. No. A tu wchodzi 5. To 5. Gdzie? No ton. 5. Jak to? Przecież nie musi pisać, że 5 to wchodzi. W tonach, a to jest w litrach. Tak. Przecież. Ale to aha. Przecież to nie musi. Nie, a nie wkładasz od tyłu tego? Poczekaj. No wrzuć od góry, no, jak ma tura to... Przepraszam najmocniej, zwracam honor. 5,4 tony to waży ta maszyna. A ja źle spojrzałem. Dobra, zaraz zobaczymy, jak wrzucisz tą jedną. Niby dwie belki, czyli powinno być 50%, tak? Zaraz zobaczymy. Rozpocznij wyładunek. Aha, jeszcze dobra, jedna weszła. Aha! Nie! Stój! Jeszcze jedną ci wrzucę. Spokojnie wrzuć jeszcze jedną. Bo to nie, dopiero będzie... Mi, to dopiero będzie... mi 100%, wiesz. Dobra, to ale nic. To wiesz, to tam... To, co pokazuje, to tam nic nie... To przecież to dopiero... Ale ogólnie czujcie, że stąd, gdzie stoję, mogę wyładować słomę do tych... Do świn. Co ty gadasz? No, no wyskakuje mi... Mordo, podejdź trochę do przodu. Mordo, sypnij tam im trochę, zobaczymy. Nie mogę, bo przesunąłem się do przodu. A, skoda. O kuźwa, czekaj. Może Mordo, co ty położyłeś? Bo nie włożył do tego, do... Cofnij. To ja ci cofnę trochę. Jeszcze trochę? Dobra. Dobra, jedź. Nie wiem, wziąć jeszcze dwie? No i zobacz, jaka animacja. No! Tylko nie wysypuj tam czasem jeszcze, nie? Czekaj, ja wezmę ten. Ja wezmę... Ty, Mordo, czekaj, stój, ja pojadę. A ty weźmiesz słomę. Nie wiem, ile wziąć tej słomy. Dobra, wezmę od razu jednej. Dwa. Aż tak? O dobra, myślę, nie, że... Kurde, nie, no, czy tam jest... Nie będą
Tam jest 20, no. Tam jest 20 ton, mordo. Weź jedną tylko dla pewności. Jedną weź i na moją odpowiedzialność. Dobra, jedź. Będziemy zaraz za parę dni będziemy prasować słomę normalną, czy weźmie. Mówię, ja dla mnie to ciekawie ile tam będzie. Tym bardziej tam mamy jeszcze 700 kilo. Ale patrz, tej drugiej kostki nie zalicza, nie? Tylko jedną zalicza tutaj w no tym. No tak, ale było wcześniej. Mordo, weź tą jedną kostkę, co tu leży na ziemi. Gdzie? Co? No ona tu leżała jedna kostka taka mała. Jo? Nie pamiętacie ten? Czy z poprzedniego farminga, żeśmy wrzucali aszowozu belki do ścielenia? O. Jak było za dużo, bo 4 wchodziły kostki duże, bo 16 po 4 było. To później mnie zawsze wrzucaliśmy po 5-6, jak skończyło wyładunek, to po prostu jeszcze raz brało. No jo, masz rację. Ja. Fajne. Nie, zawsze to będzie jakaś dodatkowa robota teraz, a mówię, no pieniędzy na takie rzeczy nie szkoda, nie? Też niech to będzie, no kurczę. Tylko jestem ciekawy, czy da się zmienić kierunek wyładunku. Chyba się nie da. Chyba nie. Od tamtej strony będziesz musiał zajechać. No, od tamtej strony. Przejedziesz przez silosik i... Boże, jak fajnie, pierwszy raz na odcinku jadę tą drogą chyba. Znaczy drugi, bo na ostatnim odcinku też jechałem. A wcześniej nie jeździłeś, więc odbijać sobie musisz. Nie było czasu no, nawet tędy jechać. Boże, 40 minut odcinka, jak to zleciało. No, przy krowach zawsze tak jest. Czemu zamknięte wrota są w ogóle? Było otwarte. Nie wiem. Pewnie ktoś się przerął. Przeciąg pewnie był. Ale ładne się one otwierają, jakie to jest... Boże. Nie mam pytań. Zaraz zobaczymy, co w ogóle to będzie robiło, nie? Ale coś podejrzewam, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Będzie sztos. Tutaj, daj Boże, żeby to rozwaliło ich na całej linii. Nie, bo animacje, mówię, animacje są wzięte, więc piękne animacje. Ty nie masz jeszcze tego? Nie. Dziwne aż. Ty, nie gadaj, że tu jest do słomy. Musisz wjechać w... Nie, no nie możesz. Poczekaj, spokojnie. Ja mam przecież... Ja mam tą też na swojej serii, tylko że ja tutaj sypałem im. Nie zamykaj mu, bo... Nie, bo mi się dźwięki pobugowały. Aha. O! Czemu nie chcę wysypywać im? A weź wyjedź tutaj, jak on mówi. Gdzie? Tu. Bo tu nie wiem, czy nie jest trigger tak samo. Ale kurde, ale ja paszowozem sypałem na pewno tutaj. Aha. Ale paszowóz, ale one sypią na daleko. A paszowozem, właśnie. Ciekawe, czy tu nie musisz wjechać jakoś. Nie no, chyba nie. Kuźwa, no przecież ja się tu nie zmierzę. Nie, sorry. Ale nie wiem, czy to jest barierka. Barierka jest. A barierka jest z tamtej strony, z tamtej strony podjeźdź tu. A czekaj, pokaż, może coś się zgubowało, nie powinno. Dobra, poczekaj, ja jeszcze. Podjeźdź tutaj, teraz. Do tych wrót, stój! Tą stroną. Było. Aha. No czemu tu? Czyli są na rogach. Wiesz co, poczekaj, ja może za blisko podjechałem koryta. Ale to by było dziwne. Ale damy sobie tak. Spróbuj. Czyli są na rogach. Nie, no trzeba popróbować, ale dobra, a weź wyjedź tutaj i od razu zakręć w prawo tutaj. Tu gdzie jest ta łapka? No ale gdzie ja tu będę sypał im? No jako, że tu, bo przecież u świń też wkłada się od tego, od wrót. Myślisz, że gdzie to, pod tą łapkę podjechać? No bo ty, tutaj, najgorsze, że tutaj słoma jest rozwalona. Tak, tak, wyjechać. O, tak. Tutaj jest słoma rozwalona, chłopaki. Gdzie? Tu, w tym miejscu. Widzicie? A. Tekstura słomy jest tu. Tu, pa. Przy tych drugich drzwiach. Mogę tu! No. Ale ja pierw, serio? No. Tu mogę, tak, patrz. Tutaj mogę, o. Do dupy. No dobra, no co zrobić? Szkoda, bo... Kurda! Myślałem, że nie wiem, że będzie tak fajnie, że wiesz, będzie się przez środek jechało i będzie się fajnie sypało, nie? Słoma się pojawia. A, ta słoma się tu pojawia, co za dziadostwo. Tu się pojawia też, bardzo. Gdzie? U nich w tym. Aha. W końcach. I tamto to by było co? Tu jest, ona przechodzi do dojenia? Nie. Gdzie jest? Taka przechowywalnia też. O ja pier, patrzcie ile słomy wejdzie. Ale zapierdziele. No, dwie belki duże. Ale ładnie to wygląda, o. Kurde, luksus. O, dawaj, wrzucaj ino. Ale akcja. Ale słom... ale to fajnie robi. Ja myślałem, że to inaczej całkiem. Zarąbiste, nie? A, tak aż stoję sobie na zewnątrz i patrzę, bo to naprawdę fajnie wygląda, nie? No. Nie, mówię, dobry zakup. Ta naprawdę ślarka, dobry szkoda zakup. Szkoda tylko, że nie zrobili przez środek, no jak ładnie by to wyglądało.
Ale podoba mi się mega tekstura sypania tej słomy, nie? Widać, że tak naprawdę fajnie sieka. Z teksturami dużo zrobimy. Może gdzieś wejdę i zobaczę, jak z triggerem jest. Może by to przerobił. Dobra, kolejna belka prawdopodobnie chyba nie wejdzie. No nie, ta... Kolejną małą dorzuciłem. Ta się dosypie i będzie pełno. Tak, no na dwie belki pewnie. Dobra, także co, my się z wami, słuchajcie, ludzie, żegnamy. Myślę, że fajny odcineczek wyszedł, ogarnęliśmy sobie się na kosy, no jeszcze troszeczkę tu do pozbierania jest, ale będzie to robota już na kolejny odcinek, także jak Adaś będzie sobie kosił, to my będziemy mogli sobie elegancko tutaj z Bolkiem działać z jedną i z drugą łąką, także zostawcie łapeczkę w górę, dajcie znać, co myślicie o tym systemie całym tutaj sypania tej słomy, no dziwnie to trochę wygląda, ale... Znaczy z jednej strony dziwnie, że trzeba tak w takim kijowym miejscu podjechać, z drugiej strony tekstura, maszyna do tego naprawdę mega fajnie się prezentuje, także pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć! Na razie.